Z podnóża Śnieżki. Znajduje się 5 km od Karpacza w jedynym na terenie Europy leśnym banku genów Kostrzyca. Ta placówka to swoistego rodzaju nowoczesna Arka Noego, w której przechowuje się nasiona potrzebne do odtwarzania lasu. O tym w dzisiejszym programie. Leśny bank genów to nie tylko laboratorium, w którym pozyskuje się i przechowuje nasiona, ale żywe arboretum, w którym podziwiać można tysiące okazów najpiękniejszych krzewów i drzew. Po tym miejscu oprowadzał nas będzie dyrektor Leśnego Banku Genów, pan Czesław Kozioł. Tak, nasze arboretum to swoiste miejsce, gdzie na powierzchni około 9 hektarów dochodzi do swoistej aklimatyzacji drzew i krzewów różnych pochodzeń północnoamerykańskich, europejskich i azjatyckich. Chciałem Państwu powiedzieć, że to miejsce czeka na odwiedziny Was wszystkich. Można tutaj swobodnie wejść, w jakich godzinach i jakie są warunki korzystania z tego parku? Tak, wstęp jest bezpłatny w godzinach urzędowania. Można tu swobodnie z dobrodziejstw naszego arboretu korzystać, jak również z zaplecza naszej bazy noclegowej dla osób, którzy przyjeżdżają z dalszych odległości. Ja już korzystałem, zachęcam, bo warto. Teraz ciekawostka. Czy wiecie, że w arboretum w Kostrzycy znajduje się drzewo, które jest starsze od dinozaurów? Volemia nobilis, drzewo dinozaurów, które uważane jest, było do niedawna za wymarłe od 90 milionów lat, okazało się żywą skamieliną odnalezioną w latach 90. przez australijskich naukowców jednych z dolin w Nowej Południowej Walii. Drzewo rarytas, cenne dla wielu ogrodów botanicznych. Witam Państwa, dzień dobry. Tam za kamery padło takie pytanie, czym dla mnie jest las. No, dziś mogę powiedzieć ewidentnie, że moje życie leśne dzieli się na dwa etapy. Do 2010 roku las był tylko obszarem zielonym, mocno zacienionym. Oczywiście powodował spokój wewnętrzny, ale również niepokój, co by było, gdybym się zgubił. A kiedy w 2010 roku prowadziłem program Las bliżej nas, to dzięki temu zrozumiałem, że las to nie tylko zwierzęta, nie tylko rośliny, ale to ludzie. To właśnie dzięki tym ludziom związanym z lasami państwowymi dowiedziałem się tyle ciekawych rzeczy, bo jeździłem tak piękne miejsca. Przecież w Wyłuszczarni jeździłem wózkiem widłowym. Miałem okazję dziki, wilki, niedźwiedzie zobaczyć na żywo. Kiedy rozmawiałem z panem dyrektorem Marianem Piganem w programie, on zawsze powtarzał, że ludzie są tylko gośćmi w lesie. A czym dla mnie jest las? Oazą spokoju i wielką niewiadomą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Znajdujemy się w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Jedynym leśnym banku genów w Europie. Ideą powstania naszej placówki było zachowanie zmienności gatunkowej i wewnątrzgatunkowej najcenniejszych pochodzeń, początkowo sudeckich, związanych z powstaniem klęski ekologicznej w latach 70. i 80., a w niedługim czasie wszystkich pochodzeń w kraju. Do Leśnego Banku Genów Kostrzyca trafiają nasiona drzew liściastych oraz szyszki drzew iglastych. O ile nasiona drzew liściastych w zasadzie po wstępnym oczyszczeniu i podsuszeniu są gotowe do przechowywania i zamrożenia, o tyle szyszki drzew iglastych muszą podlegać procesowi łuszczenia z nich nasion i być poddane pewnym procesom odskrzydlania i separacji.
dobrze, że jestem zimnolubny, bo na termometrze mamy temperaturę minus 10 stopni. Szkoda, że Państwo też nie czujecie fantastycznego zapachu jodły w tym miejscu. Panie dyrektorze, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w chłodni, której przechowujemy metodą tradycyjną w temperaturze minus 10 bądź minus 20 stopni Celsjusza nasze cenne zasoby genowe. I co się znajduje w takim pudełeczku? W takich kartonach oznaczonych kodami kreskowymi znajdują się depozyty nasion drzew iglastych w puszkach szczelnie, hermetycznie zamkniętych na około 30-40 lat są tak przechowywane. Żeby na bieżąco śledzić jakość tychże nasion, mamy do nich dołączone próbki badawcze, które cyklicznie co 2-3 lata są otwierane i sprawdzamy żywotność nasion zasobu głównego. Ile gatunków drzew nasion przechowujecie tutaj w chłodni? Około 30 gatunków drzew, oprócz tego około 40 gatunków roślin chronionych, roślin zielnych z terenu naszego kraju. Ale to nie jest jedyne miejsce, w którym się przechowuje nasiona, bo jest jeszcze inna metoda ich przechowywania, którą będziemy mogli zobaczyć w laboratorium. Tak, jeszcze jest metoda przechowalnictwa w ciekłym azocie. Zapraszam Państwa do obejrzenia, jak to się robi. Widzieliśmy już, jak przechowuje się nasiona w chłodni, a teraz jesteśmy w laboratorium, w którym nasiona są przechowywane w inny sposób. Opowie nam o tym pani Małgorzata Pałucka. Jesteśmy w pracowni kriokonserwacji. Wykorzystujemy ciekły azot do tego, żeby przechować przez bardzo długi czas nasiona i ich części. I te nasiona przechowujemy właśnie w takich termosach, diuarach. W temperaturze ciekłego azotu minus 196 stopni, dlatego muszą być specjalne rękawice, musi być ochrona oczu. Bardzo proszę zajrzeć do środka. Specjalne. Tak jest. To są raki i w tych rakach po wyciągnięciu materiał jest przechowywany właśnie w kriofiolkach. I co się potem dzieje z tym materiałem? Jeżeli chcemy sprawdzić, czy materiał przeżywa tą temperaturę ciekłego azotu, musimy zrobić hodowlę in vitro, to znaczy przechować materiał na pożywkach mineralnych. Robimy to w pokoju fitotronowym, także zapraszam do tego pokoju. O, tak. Idziemy. Jest, zamykamy. Proszę, nasz pokój fitotronowy. A co tutaj mamy? To jest hodowla in vitro, to znaczy po wyciągnięciu z ciekłego azotu chcemy wiedzieć, czy ten materiał przeżył, czy też nie. Żeby to sprawdzić, musimy przygotować najpierw pożywkę mineralną, a następnie nasiona albo ich części kładziemy do pojemników, w których znajduje się właśnie ta pożywka. W tej pożywce znajdują się makro, mikroelementy, które wspomagają młodą roślinę w tym, żeby rosła w górę. To jest taka kroplówka. To jest tak, jak gdyby taka kroplówka, w której znajduje się właśnie tutaj roślina. To jest mikrosiewka dębu, naszego rodzimego dębu. Później, kiedy taka mikrosiewka wypuści już swoje korzonki, możemy ją przełożyć do podłoża i do naszego arboretum, żeby rosła dalej. Na tej tablicy widzimy różne gatunki nasion, które podlegają ocenie w tutejszym laboratorium. Panie dyrektorze, a na czym polega taka ocena? Ocena nasion drzew leśnych i krzewów polega na ocenie żywotności tychże nasion. Cyklicznie, co 2-3 lata, wszystkie nasiona zdeponowane, czy to w banku genów kostrzyca, czy też innych przechowalniach w Polsce, muszą być cyklicznie oceniane. Robimy to różnymi metodami, w zależności od gatunku, z jakim mamy do czynienia. Jest to metoda krojenia, metoda barwienia, metoda kiełkowania nasion, czy też dosyć ciekawa w naszym ośrodku metoda oceny rentgenograficzne. Dowiedziałem się, że nasiona są również prześwietlane przez Państwa. Moglibyśmy zobaczyć taki rentgen? Zapraszam. Takie zdjęcia wykonujemy generalnie dla małych partii nasion, które są dla nas bardzo cenne i których nie chcemy zniszczyć podczas oceny. Co my tu widzimy? To są nasiona zdrowe. Tak, generalnie te, które mają zarodek wykształcony, tak jak chociażby to nasiono, czy to nasiono, są to nasiona zdrowe. Natomiast nasiona, które są ciemne, znaczy, że światło nie zostało odbite,
i świadczy to o tym, że nasiono jest martwe. A co jest w środku tego nasiona? Otóż bardzo często zdarza się, że w nasionach żyją larwy owadów. Zostały tam złożone jaja wcześniej jeszcze w koronie drzewa i larwy te rozwijają się w naszych nasionach i są przez nie od wewnątrz zjadane. Wówczas takie zdjęcie oczywiście nam tą informację przekazuje. Okazuje się, że nie tylko ludziom można robić badania DNA, ale także roślinom. Jesteśmy w takim nieprawdopodobnym laboratorium i pani Małgosia nam opowie, co tutaj robicie. Jesteśmy w pracowni analizy DNA w Banku Genów. Izolujemy DNA z roślin po to, żeby porównywać, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście to DNA jest wyizolowane z danej rośliny, która pochodzi, na przykład z nasion, które pochodzą z danego drzewa. W tej buteleczce właśnie znajduje się wyizolowane DNA sosny. Te glutki takie pływające, te glutki to jest są, tak, to jest DNA. DNA, nieprawdopodobne. A proszę mi powiedzieć, tutaj mamy takie jeszcze fioleczki. Zaczynamy od tego właśnie, że w małych fiolkach znajdują się części roślin, z których będziemy izolować DNA, to są igły sosny. Dlaczego sosny? Dlatego, że sosna jest gatunkiem lasotwórczym, dla nas bardzo ważnym. Naszym zadaniem tutaj w Banku Genów jest sprawdzenie, czy nasiona, które mamy zdeponowane w postaci zasobów genowych, pochodzą rzeczywiście z tych drzew, z których został zadeklarowany zbiór. Najpierw musimy wyizolować DNA właśnie z takich niewielkich ilości igieł, później DNA z nasion pobranych z zasobów genowych i porównujemy te próbki ze sobą. To już oczywiście robi się w analizatorze genetycznym. A tu jest jeszcze taka metalowa kuleczka w środku. Ta metalowa kuleczka jest bardzo ważna, dlatego że każdą izolację rozpoczynamy od tego, że tkanka musi być zhomogenizowana, czyli mocno zmiażdżona, po to, żeby po prostu DNA wydostało się z komórki. A więc ta kuleczka służy do tego, żeby tą tkankę zhomogenizować. Pani Małgosia, to jest taka mądra, że pewnie im nie by sklonowała, ale się nie dam. Panie Tadeuszu, czy zbiera Pan grzyby? Tak. A my się znajdujemy w laboratorium, w którym hodujemy grzyby. To jest grzyb. To jest grzybnia. To jest grzyb, który się nazywa Hebeloma crustuliniforme. Czyli włośnianka rosista. Leśny Bank Genów Kostrzyca posiada również taką pracownię, w której hodujemy grzybnię mikoryzową. Mikoryza to jest przyjaźń pomiędzy korzeniami roślin a grzybami. Właśnie naturalne środowisko stwarzacie tak w sztuczny jest. Sposób. Szczególnie w tych miejscach, w których ziemia jest wyjałowiona. Na przykład w miejscach, gdzie jest, nie wiem, wzdłuż autostrad hodowany las, czy na przykład w miejscach po pożarzyskach, czy w miejscach bardzo zniszczonych przez przemysł, tam wszędzie powinny trafić sadzonki właśnie ze zmikoryzowanym systemem korzeniowym. Cała hodowla zaczyna się w laboratorium w probówkach, w fiolkach i w takich kolbach. Później, proszę zobaczyć, mamy tutaj tego grzyba dosyć sporo. Przenosimy go później do takich fiolek. Proszę zobaczyć, to jest taka ciekawostka. Bardzo dużo grzyba. To jest taka lodówka, która wcale nie jest lodówką, tylko cieplarką. 18 stopni Celsjusza to jest ta temperatura, która jest odpowiednia do hodowli grzybni mikoryzowej. I na końcu z takich właśnie szklanych naczyń ten grzyb zostaje przenoszony do podłoża. Jest to podłoże wymieszany torf, perlit i vermiculite w odpowiednich proporcjach. Wymieszany z tą grzybnią daje świetne podłoże do maleńkich sadzonek, które później rzeczywiście trafiają na te bardzo trudne grunty. Też chciałbym wzrastać w takich cieplarnianych warunkach. Teraz laborant Tadeusz Chudecki wkłada osie zarodkowe dębu do kriofiolki i za chwilę zanurzy je w ciekłym azocie i dzięki temu będą mogły one przetrwać nie kilka, ale kilkaset lat. A ja zapraszam Państwa na następny odcinek za tydzień. To nie tylko laboratorium, w którym pozyskuje się i przechowuje nasiona, ale również żywe arboretum, w którym można podziwiać najwspanialsze okazy krzewów i drzewów.